dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, jedziemy... Na weekend. Jedziemy na weekend. Słoneczna pogoda, upalne lato. Mamy połowę lipca, czyli idealny czas na wypad nad jezioro, na supa. Uwaga, nie jedziemy na Mazury. Jedziemy w województwo świętokrzyskie, okolice Kielc, miejscowość nazywa się Życiny i tam mamy pole kempingowe pod Brzozą, na którym byliśmy już dwa razy, dwa lata temu. Dwa lata temu, tak, dwa ale nie było temu. Okazji wyciągnąć supa, bo to było strasznie zimny maj wtedy. No bo myśmy wtedy byli na początku sezonu, w tej chwili pełnia sezonu. Dzwoniłem przedwczoraj, mamy zarezerwowaną parcelę, bo w sezonie warto sobie przygotować sobie miejsce. Jedziemy, tam mamy ile? Zaraz Wam powiem, bo mam nawigację już tutaj przygotowaną. 2,5 godziny po około 200 km. A, nie jedziemy dzisiaj sami. Weź Magda kamerę i sfilmuj, kto z nami jedzie. Nie jedziemy dzisiaj sami, jedzie z nami niejaki Andrzej, czyli piesek naszego syna. Syn ma dzisiaj inne zajęcia w weekend. Zabieramy pieska na kemping. Wnuk jedzie z nami. Wnuk jedzie z dziadkami na kemping. Weekend z dziadkami. O, śpi, także już jest gotowy do drogi. Zjedź w prawo, następnie skręć w zjazd. No, zapowiada się chyba nam przepiękna pogoda. Niebo malownicze. Tak, tym razem nie będzie... No, dzisiaj ma być lampa, jutro może być burza. Kierunek Kraków. Pomału zaczynamy opuszczać Warszawę. Na miejscu powinniśmy być koło południa. Skręć w zjazd. Jesteśmy w okolicach lotniska i tutaj jest zawsze fajnie, bo autostrada właściwie krzyżuje się z pasem, którym samoloty podchodzą do lądowania. Ja już poznaję miejscówkę, że to jest tutaj. Słuchajcie, byliśmy tutaj, jak żeśmy wcześniej mówili, dwa razy już. Z tym, że to było chyba nie w zeszłym roku, tylko dwa lata temu. Tak, dwa lata temu tu byliśmy. Nawet jak spojrzycie w historię filmów na naszym kanale, to będzie filmik stąd. Zobaczymy, czy się bardzo zmieniło. Miejsce jest typowo działkowo-rekreacyjne. Pod Brzozą pole kempingowe, to tutaj. Już pani na nas czeka przy wjeździe. O jest, ale droga po prostu... Skręć w lewo, następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Mi się wydaje, że to będzie... Prawie tam 64, na tak, to gdzieś tam będziemy w głąb. Chyba, żeby się też postawia. Dzień dobry. Była rezerwacja? Tak, dobra. 45. Dobra, to już Was prowadzę. Dobra, dzięki. Jesteśmy na miejscu. No to dawaj, stań, zakupy wyciągnij. O, korgi. Uważaj, bo jest pies. Za nami jest prąd. Ekipa techniczna przystępuje do zadań specjalnych. Trzeba się podpiąć, pies nakarmiony. Dostał wodę, więc jest chwila spokoju, chwila ciszy, ma zajęcie. Musimy też mu zrobić jakieś takie miłe miejsce, żeby był miał trochę cienia przede wszystkim, nie? No dobra, jesteśmy rozstawieni. Jest, słuchajcie, jest taki upał. Ile, Magda? Jest ponad 30 stopni chyba. Pokazuje Ci iPhone? 28.
28. Ale na słońcu to jest dobrze ponad 30. Tak. Także dobrze, żeśmy daszek rozstawili, bo tutaj byśmy nie dali rady. Andrzejek jest pod parasolem, tutaj ma cień. O, tutaj sobie bytuje. A całe stanowisko nasze wygląda tak. Tutaj jest opelek, jest daszek, parasol. Chwilę odpoczniemy, idziemy chyba do jeziora, Magda, co? Na obiad to chyba nie mamy apetytu przy tym upale. Ale co mamy? Zimny kefir. Zimny kefir prosto z lodówki. To będzie dzisiejszy lunch. Andrzej, nie wyłaź. Dobre? Dobrze, że wiaterek jest. Tak jak jesteśmy w cieniu i zawieje, to jest nawet przyjemnie. Co mamy do kefiru? Owocki. Maliny, które nam w tym roku wyjątkowo wchodzą, i borówki amerykańskie. Jak pomieszamy to z zimnym kefirem, to prawie jakbyśmy na lody poszli. Przeorganizowany nie trochę, ponieważ tam z tyłu słońce świeci, gdzie zazwyczaj trzymamy warzywa, owoce, to nam by się wszystko ugotowało. To by pomidorówka jutro na obiad. To by była pomidorowa. Na obiad to Magda przekłada do środka, gdzie jest zdecydowanie chłodniej. No dobra, ten kefirek, owoce i idziemy się schłodzić do jeziora. Czas wyprowadzić zwierzątko. Tak, Andrzej idzie na spacer, chodź. Torebki zabrane, dziadek w kawaluszu. A papa? Chodź. Co, że jest? Się widzę, że ci energia rozpiera. No tak, pływałem już w jeziorze. Woda jest bardzo ciepła, także czas napompować deskę. Wyzwanie. Oj, wyzwanie. W tym upale to jest naprawdę wyzwanie, ale mam zamiar ją pompować na siedząco. Dajesz. Starym patentem z zeszłego roku. Wrócimy do was, jak się napompuje. Dobrze. To trochę potrwa w tym upale. Widzicie, jak szybko? Nabrało tempo. A ile masz? Co? Ile masz napompowane? Mam 5, a mam ci 15. A to jesteś dopiero w 1/3. 15 minutes later. Idę pływać. Bardzo dobry pomysł. Dobra, to na razie. Pa, pa. No nie jest to balaton, tylko jezioro Hańcza, ale woda jest cieplejsza niż w balatonie i nie ma fal. Dobra. I mam nareszcie swoją deskę, która jest większa. Mamo, tu jest tak gorąco. Gorąco. Masz cień, miseczkę, były smaczki. Andrzejki, nasze kochane. Dobra, słuchajcie, wróciłem, jak widać, już z deski, popływałem. W sumie pływałem co? Prawie półtorej godziny, ponad półtorej godziny. Także jestem solidnie zmęczony i okazało się, że głodny jednak, mimo upału. Co na obiad dzisiaj? Kurczak po indiańsku, nasze rodzinne danie. Czyli kurczak duszony z warzywami, takim jak włoszczyzna. Pokaż w słoiku, jak to wygląda. Bo to już jest przygotowane. Czekaj. W słoiku mało ciekawie, ale jest pyszne. I do tego pomidor. Pomidorek, tak. Taki nieunijny. No dobra, kuchenka pokaż. Tu gdzie zwykle. Strefa kuchenna. Czyli podgrzewamy. Znaczy Magda podgrzewa kurczaka. Sałatka z pomidorka i obiadek. A co po obiedzie robimy? Nadal zalegamy? Będziemy rozmawiać. A na jaki temat? Różny. Ale chłodniej się zaczyna robić. To już jest cień, także jest przyjemnie. Powiem wam, w jeziorze bardzo fajna woda, fajnie się pływało. Niestety jest bardzo dużo motorowodniaków na skuterach. Strasznie to jest głośne, robią fale. No przeszkadza trochę w takim odpoczynku nad wodą. Dzisiaj mamy sobotę. Mamy nadzieję, że jutro jest niedziela, czyli po południu może się zawiną, wyjadą, a my zostajemy tutaj aż do poniedziałku, do popołudnia. Także może będzie więcej szans na odpoczynek. Tymczasem czekamy na obiad. Smacznego. Smacznego. Powiedz, czy dobre wyszło.
Zaraz zobaczę, bo to tak było na szybko gotowane. I też tak w wersji mega dieta. A czy Andrzej dostał już obiad? Bo on tutaj leży. Jest tak gorąco, że on nie ma siły żebrać nawet chyba. Dobra, słuchajcie, odkładam kamerę, bo po tym pływaniu na supie ja solidnie zgłodniałem. Smacznego! Dobry wieczór. Pierwszy dzień nad Hańczą dobiega końca. Powiesiliśmy lampki, także mamy nastrój. Mamy świeczkę na komary. Mamy świeczkę na komary, mamy pomidory z mozzarellą. Ja dzisiaj się kąpałem już w jeziorze po raz trzeci, ale Magda się dała też na... Już było ci tak gorąco, że już nie było wyjścia. Dała się namówić. Dzisiaj żeśmy nie filmowali nad wodą, bo było tyle ludzi, że tak naprawdę trudno by było tam stanąć z kamerą. Myślę, że może jutro po południu, albo w poniedziałek, jak w ogóle tutaj będzie luźniej, pójdziemy z kamerą na kąpielisko, pokażemy wam wodę, weźmiemy też tę kamerę podwodną. Pochlapiemy się, zobaczymy jak... Popływamy na supy, pokażę wam okolice, bo naprawdę jest urokliwie. Mało znamy te miejsca. No ale jesteśmy tutaj trzeci raz już. Tak, ale zazwyczaj z Warszawy się wiecie, leci na Mazury, a tutaj... się zalew pod Kielcami, nie? Zupełnie coś innego. Dobra, widzimy się rano chyba. Ciąg dalszy, tak, na śniadaniu się widzimy. Do zobaczenia. Dzień dobry, wstaliśmy. Wstaliśmy dobrze, wreszcie. Jest po 9:00. Mamy niedzielę, drugi dzień naszego wyjazdu, drugi z trzech. Pogoda się radykalnie zmieniła. Zrobiło się pochmurno, ale bardzo przyjemna temperatura. W nocy mieliśmy burzę, popadało, ale za bardzo nie wiało, także zero zniszczeń czy uszkodzeń. Szykujemy się do śniadania. Andrzej już dostał śniadanie. Tutaj sobie zajada. Jeszcze coś do picia. O, dobra, czyli najmniejsi dostali śniadanie. Tak jak wczoraj full lampa, to dzisiaj zobaczcie, naciągnęły chmury, od czasu do czasu trochę kropi, czasami zagrzmi, ale chyba główną burzę mamy ze sobą. Po południu ma być znowu słonecznie, także będziemy pływać na supie. Na razie odpoczywamy po upałach. Bierzemy się za kawę. Wiecie, dzisiaj najlepsza kawa ever. Nie reklamujemy marki, tylko że ze świeżej paczki. Taka zawsze najlepiej pachnie. Violetti też nie reklamujemy, ale uwielbiamy ich produkty. Ulubione nasze. Także ze świeżej paczki przesypujemy do puszki. Oj, to będzie dzień. Fatalnie jest, że pada, ale z drugiej strony jesteśmy po chyba 2 tygodniach potwornych upałów w Polsce. I naprawdę jest to taki odpoczynek, taka frajda, że zrobiło się chłodniej. To jest po raz kolejny. Pokazuje, że to była dobra decyzja zakończyć etap wyjazdów namiotowych, a zacząć etap wyjazdów kamperkowych. Dobra, robimy. Teraz Magda robi śniadanie. Magda robi śniadanie, ale chleb kroi Krzysiek. Oliwa z oliwek. I ocet balsamiczny. I jork w tle. Dobra, mikrosałatka do serka zrobiona. Więc właściwie możemy tylko przybrać za otwieranie serków. No jak? Którą mamy godzinę? Czekaj. W 9:30. Najwyższy czas na śniadanie. Czekamy na kawkę, czy już? Nie, ja to jestem głodny. No to sobie jemy. Kawkę sobie potem weźmiemy do jagódek. A, jest kawa. Dobra. Mamy naprawdę włoskie śniadanie. Mamy
pomidorki czerwone, serek, talerzyki, tak wszystko jakoś... I serek wiejski z Piątnicy, tak? No bo skąd? No dobra, i zrobiła się pogoda. Po tym, co tutaj widzicie, wybieramy się nad jezioro po raz kolejny popływać na supie. Zamykamy furę, idziemy nad jezioro. Słońce wyszło, trochę jest mniej chmur, ale zrobiło się bardzo ciepło. Nie słyszymy skuterów wodnych, także widzimy, że chyba da się popływać. Dobra, wróciłem z pływania. Czas na obiad. Mam nadzieję, że Wam się podobały zdjęcia z deski. Udało się coś pofilmować. Myślę, że fajne okoliczności przyrody. W tych szufarach tam naprawdę dzisiaj było spokojniej. Mniej skuterów wodnych było, także na pewno było ciszej niż wczoraj. Czas na obiad. Kierowniczka o gastronomii. Co dzisiaj jest na obiad? Dzisiaj mamy indyka w sosie własnym z ziemniaczkami i młodą fasolką. Gdzieś tam zaginął koperek bez wieści. Pokaż, co tutaj się grzeje. Tu się grzeje indyk. Pokrywka. O, taki duszony indyk. Nadal dietetycznie. Bardzo. Staramy się. Ziemniaki już są, fasolka jest, czekają na indyk. Ja z fasolką muszę uważać niestety. Jak widzicie, cały czas stoi tylko jeden kieliszek wina. To znaczy, że Krzysiek nie podpija ode mnie. Ja łyczka tylko, dla smaku, ale ja jestem na diecie, nie mogę pić. Smacznego. Smacznego. Jakie plany po południu? Będziemy chyba popływać w jeziorze w Puław. Zobaczymy. Ja myślę, że sobie jeszcze poczytam, bo mam taki dość mocny kryminał w stylu imienia Róży. A mam takie pytanie, co Wy lubicie jeść na takie wakacyjne obiady kempingowe? Trochę ze słoika, trochę tak na świeżo. Co kombinujecie? My żeśmy w ogóle parę lat temu odświeżyli pomysł naszych mam z lat 70. jeszcze. To znaczy domowe weki. Magda przed wyjazdem gotuje rzeczy, które lubimy i to wekuje. I idealnie się to sprawdza zarówno na weekendowe wypady, jak i na nasze długie wakacyjne wyprawy. Też bierzemy takie weki. Magda pokazuje. Andrzejowi smakuje wylizywanie garnków po dzisiejszym... Pre-washing jest. No dobra, Andrzej, smacznego. Wodę sobie wyleję zaraz. Dobra, jemy obiad, potem chwilę odpoczynku. Bierzemy bojkę do pływania, tak zwaną pamelkę. Idziemy popływać w jeziorze. Słuchajcie, w ogóle w tym roku, po serii tragicznych wypadków na wodzie, bardzo ostro poszedłem w bezpieczeństwo. Nie wypływam na supie bez kamizelki, nie wypływam na jezioro bez bojki. Ciągle się słyszy jakieś wiadomości, że ktoś się utopił, że coś się stało, że wypadek. Trzeba dbać o siebie. Także polecam środki ochrony osobistej na wodzie. Dobra, mi ślinka leci. Odkładam kamerę, też się biorę za obiad. Psu smakuje, to może i dobre. Widzimy się później. Pójdę popływać. Mamy niedzielne popołudnie. Jest już godzina po 18. Po obiedzie, po sieście. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy tylko jedno pytanie. Wyjechali sąsiedzi. Mamy tylko jedno pytanie. Czy jest ten Volkswagen i dlaczego ktoś go nie zabierze? Byśmy mieli idealną perspektywę na jezioro, a tak trochę nam psuje widok.
Jorki wracają z nad jeziora. Dobra, ja się w takim razie zbieram. Biorę. Pokaż bojkę, Magda. Za tobą jest. Z lewej strony. Biorę bojkę dmuchaną. Tak jak wcześniej mówiłem, zaczęliśmy w tym roku dbać o bezpieczeństwo w wodzie. Widzicie, na desce wiszą kapoki, jest bojka, idę pływać. Andrzej cały czas jeszcze ma siestę. Nie wstał. On czeka na kolację. To jest najprostszy sposób przetrwania do kolacji. Proszę zabrać Volkswagena, a ja idę się kąpać. Pływaliśmy. Woda w jeziorze ciepła. Aż za bardzo. Nie, spokojnie. Naprawdę bardzo fajnie się pływało. Czas na kolację. O, ktoś tu się ożywił pod stołem. Bohater drugiego planu zaraz wylezie. Kanapki z ramą, szynką i pomidorem. Wylosowało, że ja mam robić kanapki. No dobra. Magda, ile? Dwie. Takie dwie? Mogą być takie... Trzy, cieniutkie. Tylko zostaw coś na śniadanie po kromce. Dobra. Tykasz na kolację też? A co Andrzej ma na kolację? Beznadziejne chrupki. A i tak babcia wywalczyła te lepsze. Będzie dobrze. Jest smaczna kolacyjka. Prawdziwa polska wakacyjna kanapka. Smacznego. Dziękujemy. Dzień dobry. Mamy poniedziałek. To jest trzeci i niestety ostatni dzień naszego wypadu na Tchańcze. Siedzimy już przy śniadanku. Kawka doszła. Rozważamy na żądanie jutro. Rozważamy na żądanie, tak. Także ciekawe, co nasi szefowie na to. No jest to opcja, bo pogoda się zrobiła. Rzeczywiście zrobiło się tu spokojniej. Można by jeszcze zostać dzień czy dwa. Jaki plan na dzisiaj? Na pewno zaraz po śniadaniu pierwsze, co robię, to wyciągam drona. Bo tutaj już luźniej nie będzie. A chcemy wam pokazać cały ten kemping z lotu drona. W tej chwili... Jest mało ludzi, nikomu to nie będzie przeszkadzało, także sobie na pewno polatamy. Potem na supa, popływać w jeziorze, bo tego nigdy za dużo. I obiad. Na co? Po obiedzie chyba koło... Ja bym chciał być koło 6 w domu, no czyli pewnie koło 3 się wszędzie zbierać. Tak. Magda, jeszcze sesja foodpornowa na Insta. Byście nam pozazdrościli śniadanka. No, oni zobaczą to śniadanko, zanim my zjemy je pewnie. Pewnie tak. Także dzisiaj pół dnia tylko tutaj. Kawy nalej. No jest i kawka. W naszych ulubionych włoskich filiżankach. Z Werony. Filiżanki z Werony, jak Julia. Kochankowie z Werony i filiżanki z Werony. Dobra, słuchajcie, jemy śniadanie, dron... Jezioro, obiad i zawijamy się.
do zobaczenia za moment w filmie z ujęciach z drona. No dobra, słuchajcie, polataliśmy dronem. Ujęcia z drona zobaczycie na sam koniec filmu w recenzji kempingu. Teraz już Magda sprząta po śniadaniu i idziemy nad jezioro popływać na supa, popływać w pław. Jak widzicie, nie tylko my. Dzisiaj nie ma motorowodniaków, także cisza jest na jeziorze, będzie można popływać. Na koniec, jak zwykle, pokażemy Wam kemping, na którym się zatrzymaliśmy. Miejsce nazywa się Pod Brzozą i znajduje się w miejscowości Życiny w województwie świętokrzyskim nad zalewem Hańcza. Tradycyjnie pod filmem znajdziecie link z namiarami. Za pobyt zapłaciliśmy 90 zł za dobę. Jak już mówiliśmy, to nasza trzecia wizyta na tym kempingu i na pewno nie ostatnia. To jedno z tych miejsc, do których chce się wracać. Co nas tu przyciąga? Fajny zalew otoczony lasami, dobre warunki i przemili gospodarze. Na kempingu jest jeden pawilon sanitarny, co prawda niewielki, ale ładny, czysty i regularnie sprzątany. Do dyspozycji gości jest altanka, w której można przygotować i zjeść posiłki. Mamy też lodówkę i automaty z napojami i przekąskami. Dla dzieciaków przygotowano niewielki plac zabaw. Same parcele są niewielkie i raczej gęsto upakowane, a więc szczególnie w letnie weekendy jest dość tłoczno. Mimo tego, zarówno gospodarze, jak i goście dbają o dobrą atmosferę. Nie ma głośnych imprez, jest spokojnie i naprawdę można dobrze wypocząć. Jeśli mimo wszystko chcecie uniknąć ścisku, wybierzcie się na kemping w tygodniu. Nawet w sezonie robi się cicho i kameralnie. Aha, na parcelach jest oczywiście prąd i woda. My polecamy kemping Pod Brzozą w Życinach i zamierzamy tu wrócić. No i kończy się nasz dłuższy weekend nad zalewem Hańcza przez CH. Wracamy do domu, wracamy do obowiązków. Kochani, prośba o lajki, subskrypcje. Fajnie by pojawił się jakiś komentarz pod filmem. I co? Zapraszamy na kolejny odcinek. Skąd? Nie wiem. Ale będzie fajnie. Do zobaczenia.